Domniemany zabójca Polki na wyspie Kos aresztowany. Posłuchajcie, czy przyznał się do winy. Jeśli jeszcze u was nie grzmiało, to będzie. Ostrzeżenia IMGW niemal dla całej Polski. Za chwilę też gość Radia Z. Wiceprzewodniczący Nowej Lewicy Krzysztof Śmiszek. Minęła właśnie 17. Po kilkugodzinnym przesłuchaniu w sądzie aresztowany został 32-latek z Bangladeszu podejrzany w sprawie śmierci 27-letniej Polki na wyspie Kos. Mężczyzna nadal nie przyznaje się do zabójstwa, co potwierdził dzisiaj w sądzie. Według greckich mediów zmienił też pierwotne wyjaśnienia w kwestii seksu z ofiarą. Zaprzecza, że doszło do gwałtu. Wszystko co istotne. Nawet 40 mm deszczu, grad i wiatr pędzący w porywach 90 km na godzinę. Takie zjawiska mogą towarzyszyć dzisiaj burzom, przed którymi ostrzega IMGW. Na pogodowej mapie żółto i pomarańczowo. To ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Spokojnie ma być tylko we wschodniej Polsce, w pasie od Białegostoku po Zamość. Tak zaczyna się astronomiczne lato, które jest u nas od, spoglądam na zegar, prawie 3 minut. W wiadomościach reporter Radia Z Michał Dzieneński. A jakie będzie lato po tym burzliwym powitaniu? Od piątku ma być już spokojniej. No wiecie, takie przynajmniej przez kilka dni typowe polskie lato. 25 stopni, trochę słońca, trochę nieszkodliwych chmur na niebie. To jedno to jak na lato. Zadowolona. No tak. Ja się cieszę, aczkolwiek mam nadzieję, że nie będzie dużych upałów, takich bardzo dużych. Według wstępnych prognoz upalny ponad normę ma być lipiec. 30 podchodzące nawet pod 40 niewykluczone. Warszawa, Michał Dzieliński, Radio Z. Ani gorąco, ani burzliwie nie było dzisiaj w Senacie. Wyborcza obietnica PiSu zniesienia opłat na państwowych odcinkach autostrad przeszła bez poprawek. Za była nawet opozycja, czyli senatorowie Koalicji Obywatelskiej. Tak jest decyzja klubu. Nie negujemy tej decyzji, tej ustawy. Zagłosowaliśmy za. Natomiast prawdziwym problemem Polaków jest obecnie inflacja, drożyzna i wszelkie próby odwracania uwagi przez PiS wrzutkami, jakimiś drobnymi sprawami są skazane na porażkę. Mówi senator Krzysztof Brejza. W tej chwili płatne odcinki państwowych autostrad to Konin-Stryków na A2 oraz Wrocław-Sośnica na A4. Wiadomości mają teraz krótki przystanek, bo w Radiu Z najważniejsza rozmowa popołudnia. Czyli Beata Lubecka i jej gość. Dzień dobry. Gościem Radia Z jest dzisiaj Krzysztof Śmiszek, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy i wiceprzewodniczący klubu Lewicy. Dzień dobry. Zgadza się. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. Podwójny wiceprzewodniczący. No tak, ale jeszcze nie przewodniczący. No może kiedyś. No, może kiedyś. Ma pan takie ambicje, żeby zostać przewodniczącym? Nie, na razie dzisiaj gryzę ziemię, żeby powtórzyć, odtworzyć mandat we Wrocławiu poselskim. Jarosław Kaczyński wraca do rządu. To pan na pewno wie i będzie jedynym wicepremierem, bo ci, którzy byli wicepremierami do tej pory, zrezygnowali z bycia wicepremierem. Jest pan wstrząśnięty czy niezmieszany? Nie, no jestem absolutnie nieporuszony. Tak jak nieporuszona tą wiadomością jest pewnie cała Polska. Gdyby to było jeszcze 5 lat temu, 10 lat temu, to pewnie cała Polska żyłaby rekonstrukcją 10 rządu. 10 lat temu PiS nie rządził. No właśnie, to 15 lat temu rządził. A teraz wszyscy wzruszają ramionami. No cóż, pan premier Kaczyński jest jak Wańka Wstańka. Wchodzi, wychodzi z rządu. Wchodzi, wychodzi. No naprawdę już trudno się połapać, kto tam w tym rządzie jest, kto rządzi jako premier, kto rządzi z tylnego siedzenia, kto jest szefem kogo. No, mam takie wrażenie, że Kaczyński już został, jest naprawdę zdesperowany, jeśli wraca na to stanowisko, o którym jeszcze niedawno mówił, że raczej trudno łączyć stanowisko wicepremiera i szefa partii i właściwie jest to niewykonalne. No to teraz wraca do tego, do tej starej rzeki, bo pewnie musi wziąć towarzystwo za twarz. Aha, bo czyli chodzi o to, żeby nikt pokusili. Nie fikał, tak? No przecież jak patrzymy na skład tego rządu, to tam mamy frakcyjki, koła, kółeczka, wszyscy mają swoje koterie, wszyscy grają przeciwko sobie. Tam już dawno zapomniano o tym, że rząd jest od tego, żeby rządzić i żeby Polakom żyło się lepiej. Więc Kaczyński musi po raz kolejny zdecydował, że nie wierzy pewnie nikomu i musi wszystkich wziąć za twarz i tupnąć silno nogą, walnąć ręką, pięścią w stół i powiedzieć, no do roboty, bo tam nikt do roboty się nie pali, tam nikt do roboty się nie szykuje. Za 3,5 miesiąca wybory, a Prawo i Sprawiedliwość no, śpi. Ja nie wiem, no ja mam wrażenie, że jednak to premier Morawiecki jest pracowity. Już różne rzeczy można o nim powiedzieć, ale to, że leniwy jest, to nie. No ale taki kłamczuszek też jest i mówi różne rzeczy, w które pewnie sam nie wierzy. Ale widać dzisiaj bardzo wyraźnie, że się Prawu i Sprawiedliwości sypie. No jak patrzymy na to, że właśnie zmienili szefa kampanii wyborczej, że właśnie wywalają czterech wicepremierów i wchodzi jeden wicepremier Kaczyński, to znaczy, że poruszają się od ściany no do ściany. To opozycja powinna
tylko się cieszyć generalnie i dmuchać w te swoje skrzydła. Wielkiego smutku z naszej strony, jak widać, nie ma. Ale pojawiają się takie komentarze, co prawda nieliczne, ale jednak znalazłam taki komentarz jednego z politologów, że prezes, że to jest w ogóle ryzykowne, niezrozumiałe i że prezes wraca do rządu być może dlatego, żeby nie dopuścić ewentualnie do wyborów i wprowadzić stan wyjątkowy. No to chyba jednak jest, na wyraz są takie obawy. No wszystkie w państwie PiS po 8 latach rządzenia przez Prawo i Sprawiedliwość, ja uważam, że wszystkie scenariusze są na stole i opozycja także wewnętrznie w czterech ścianach rozważa tego typu ewentualny scenariusz. No bo jeśli Kaczyński... Rozważacie taki scenariusz, tak? Oczywiście jest to jedna z hipotez. Każdy się szykuje do wyborów i każdy się do wyborów przygotowuje, układa listy, pokazuje programy. Natomiast, pani redaktor, no Kaczyński jest przyspawany do władzy. Kaczyński nie wyobraża sobie powrotu do władzy opozycyjne, więc w moim przekonaniu są tam pewnie jakieś siły, które podpowiadają Kaczyńskiemu, a może zrobimy jakiś stan wyjątkowy, a może zrobimy jakieś figlowanie. Ale pan tego nie wie, tylko pan może tak przypuszczać, tak rozumiem? No. Oczywiście, że przypuszczam, ale każdy scenariusz musi być brany pod uwagę. Kaczyński jest nieobliczalny i trzeba każdy scenariusz poważnie rozważać. No właśnie wspominał pan o tym, że jak to prezes Kaczyński dokładnie rok temu wychodząc z rządu tłumaczył, że no nie da się tego pogodzić. Wtedy mówił, że partia musi odzyskać werwę, bo zbliża się czas, który dla każdej partii politycznej na świecie jest najważniejszy, czyli chodzi o czas wyborów. No ja tej werwy rzeczywiście nie widzę, no ale może partia odzyska werwę, skoro jest nowy szef kampanii Joachim Brudziński i nagle nastąpiła zmiana miejsca konwencji sobotniej, miała być w Łodzi, a tu nagle bum, będzie na Dolnym Śląsku i tak się składa, że też na Dolnym Śląsku tego dnia we Wrocławiu będzie Donald Tusk. No ja tylko przypomnę, że pan prezes Kaczyński prawdopodobnie chce wziąć wszystkich za twarz i prowadzić dobrze kampanię wyborczą z kancelarii premiera, za co będzie dostawał 20 tysięcy złotych jako wicepremier, a nie będzie zajmował się przecież rządzeniem, tylko będzie z Alei Ujazdowskich zarządzał partią. To jest jedna kwestia. Natomiast powrót Joachima Brudzińskiego do krajowej polityki i objęcie przez niego szefostwa sztabu to jest tylko sygnał desperacji. To jest tylko i wyłącznie sygnał histerii i takiego strachu, który obleciał Kaczyńskiego i całe Prawo i Sprawiedliwość, no bo zdesperowany czy tonący Brudzińskiego się chwyta, bo jeśli chcieliby rozszerzać swój elektorat, jeśli chcieliby pokazywać, że są otwarci na różne rozwiązania, które są akceptowane przez ludzi, którzy się wahają, nie wiedzą na kogo zagłosować, albo tych, którzy na przykład są gdzieś w centrum, to przecież nie wystawialiby pierwszego bulteriera Prawa i Sprawiedliwości, który chamstwo ma wypisane na czole. Więc mocno powiedziane. No, bulterierem to był Jacek Kurski. No, pani redaktor, jak się patrzy na historię wypowiedzi i działań pana Brudzińskiego, to naprawdę przechodzą najgorsze słowa, na usta się cisną, ale to pokazuje, że oni chcą już tylko utrzymać ten taki korowy, taki najbardziej zdeterminowany i wierzący w Kaczyńskiego elektorat. Tam już nie ma jakichś sygnałów, że jest się gołąbkiem pokoju. Tam już nie ma sygnałów, że być może będą łowić na innych oceanach. Nie. Oni będą już utwardzali tych, którzy są za Prawem i Sprawiedliwością, będą używali obrzydliwego, jestem o tym przekonany, języka po to, żeby polaryzować, po to, żeby szczuć, po to, żeby dzielić i obrażać, bo dzisiaj to jest tylko i wyłącznie oznaka strachu i jakiejś takiej ostatecznej desperacji. A czy Robert Biedroń, współlider Lewicy, nowej Lewicy, wystartuje do Sejmu? Nie wystartuje do Sejmu. Dlaczego? Z tego co wiem... A czy jeden z liderów nie powinien wziąć sprawy w swoje ręce, że wszystkie ręce na pokład? Tym bardziej, że jest taki sondaż, tego wynika, że tylko 1% Polaków wierzy w waszą wygraną. Panie redaktor, mądrością naszej partii, mądrość naszej Lewicy polega na tym, że mamy jednego współprzewodniczącego, który opiekuje się sprawami w dużej części krajowymi, a drugi robi politykę europejską, bo Polska jest... I zarabia dużo większe pieniądze, bo to o to chodzi. Panie pośle. Pani redaktor, no ale taka jest prawda. Że tak powiem, do kieszeni nie zaglądam. No, tutaj ma pan blisko akurat. No tu mam blisko, ale panie redaktor, to nie Robert Biedroń, ani Włodzimierz jeszcze ustalają wynagrodzenia europosłów. Ale wszystkie ręce na pokład, to się dziwię, że Robert Biedroń Robert Biedroń mógłby naprawdę jakiś dobry wynik wykręcić, mówiąc tak kolokwialnie. Robert Biedroń jest szefem zespołu politycznego, który jest częścią naszego sztabu wyborczego i codziennie prowadzi te niezwykle, powiedziałbym, ważne polityczne kwestie w
wspólnie z Włodzimierzem Czarzastym prowadzą partię do wyborów. Więc ja akurat się, ja uważam, że to jest świetny model zarządzania partią, gdzie się ma mocną pozycję w Europarlamencie i jest się bardzo mocno widocznym na niwie krajowej. Akurat ta grupa nie jest najmocniejsza, w której jest współlider lewicy, nowej lewicy, czyli Robert Biedroń. Drugą siłą polityczną w Europarlamencie. Socjaliści, demokraci, no współrządzą ale Europą. APP jest najsilniejsza, jakby nie patrzeć. No, ale socjaldemokraci są wiodącą siłą. I rozumiem, że w takim razie Robert Biedroń będzie startował w przyszłym roku do Europarlamentu. Panie rektorze, ja nie wiem, bo będzie to wszystko... Oczywiście, że rozmawiamy, ale wszystko zależy od tego, jaka będzie decyzja, decyzja nowej lewicy. Może wystartuje, może nie wystartuje. Zobaczmy. No nie, no to jak to zostałby wtedy na lodzie? No nie, no na pewno. A tam na lodzie. Robert Biedroń sobie poradzi, zapewniam. No, jednak cały czas mnie to dziwi, że nie chce wziąć sprawy w swoje ręce. A czy ma pan jeszcze nadzieję na wspólną listę z PO? Lewica mówi od samego początku i będziemy mówić do ostatniego dnia przed zamknięciem list i złożeniem ich do Państwowej Komisji Wyborczej, że jesteśmy otwarci na jedną listę. Tylko do tej jednej listy trzeba, no do tego tanga trzeba czworga. Widać bardzo wyraźnie, że trzecia droga idzie swoją drogą, a sam Donald Tusk nie chce iść tylko z Lewicą. Więc dzisiaj najbardziej prawdopodobnym scenariuszem są trzy komitety i to jest dobre rozwiązanie, dlatego że te trzy komitety odpowiadają, ten szeroki wach programowy czy światopoglądowy jest najbardziej odpowiedni dla naszych opozycyjnych wyborców. Przez to także, panie redaktor, że byłyby czy będą trzy listy, to powoduje, że Konfederacji spada. Jak jest jedna lista, Konfederacji rośnie, więc tutaj trzeba bardzo ostrożnie kalkulować te wszystkie strategie wyborcze. I tutaj muszę postawić pauzę. No właśnie. Tutaj muszę postawić pauzę. Teraz już jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, tak jak do tej pory, i na YouTubie, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. To jest gość Radia Z. I przypomnę, że gościem Radia Z jest Robert Śmiszek, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy i wiceprzewodniczący klubu... Lewicy. No bo Lewica i Nowa Lewica, można się pogubić w tym wszystkim. A czy organizowanie marszu 4 czerwca pana zdaniem było błędem ze strony Donalda Tuska? I czy w ogóle błędem z punktu widzenia interesów całej opozycji jako takiej, jeśli chodzi o wygraną i odsunięcie Prawa i Sprawiedliwości od władzy, ewentualnie. No, to był dobry pomysł, to był dobry ruch. Zresztą już na kilka dni przed tym marszem widać było bardzo wyraźnie, że to nie jest ani marsz Donalda Tuska, ani marsz Platformy Obywatelskiej, tylko wszystkie siły opozycyjne, a także setki tysięcy wkurzonych obywateli po prostu chciało się policzyć, po prostu chciało się zobaczyć na ulicy. No ale liderzy trzeciej drogi sprawiali wrażenie, jakby trochę tak się przyszli, ale nie do końca. Jesteśmy, ale nie będziemy się za bardzo afiszować z tym. Ja uważam, że dobrze się stało, że wszyscy się pokazali na tym marszu, że niektórzy nawet mieli szansę zabrać głos i powiedzieć, dlaczego demokracja jest ważna i dlaczego uczestnictwo w takim marszu jest istotne. Ja uważam, że trzeba było to zrobić. Natomiast dzisiaj każdy komitet wyborczy czy każda partia polityczna, która ma ambicje parlamentarne, musi robić wszystko, żeby nie tylko jakby zabezpieczyć ten swój elektorat, który zazwyczaj głosuje na takie partie, ale robić wszystko, żeby przekonać nieprzekonanych albo tych wahających się. Plus, pani redaktor, jest jeszcze 45% obywateli, którzy nie są zainteresowani wyborami, zazwyczaj na te wybory nie chodzą. Więc dzisiaj tak naprawdę wszystkie ręce na pokład. Już nie gadajmy o tych jednych listach, 10 listach. To jest... Ale ja zadałam to pytanie nie przez przypadek, dlatego że dzisiaj w jednym z porannych wywiadów Władysław Kosiniak-Kamysz, jeden z liderów trzeciej drogi, prezes PSL-u, mówił, że strata jest tym większa, że po marszu 4 czerwca, który był fajnym, dobrym wydarzeniem, pozytywną energią, ale no niestety zyskuje większość PiS i Konfederacja. Przed marszem to formacje demokratyczne miały szansę na utworzenie rządu. Czyli po prostu mówi, że ten marsz zaszkodził szansą opozycji na wygrane wybory i na utworzenie rządu. Niewątpliwie jest tak, że z liczbami się nie dyskutuje. I te pierwsze sondaże kilka dni po tym marszu pokazały, że doszło do jeszcze większej polaryzacji. Z jednej strony to jest dobrze, bo to jest mobilizowanie ludzi, także tych z demokratycznej opozycji, czy głosujących na demokratyczną opozycję, którzy gdzieś tam, nie wiem, zapomnieli, że są wybory, albo że trzeba się zaangażować w te wybory. Natomiast niewątpliwie jest tak, że po tym marszu, w tym bardzo krótkim dystansie, kilku dni od tego marszu, urosło Konfederacji. Troszeczkę urosło PiS-owi, cała opozycja gdzieś tam trochę straciła, ale to pokazuje, że to jest taka przestroga,
że jak się wszyscy zlewamy w jedno, że jak wszyscy gdzieś tam idziemy razem i nie ma tych różnic na opozycji, to wyborcy nie zawsze się odnajdują, bo jak można, nie wiem, myśleć, że opozycja mnie reprezentuje, jeśli w jednym marszu idzie, nie wiem, Giertych i Śmiszek, więc trochę tutaj trzeba jeszcze bardziej, większej ostrożności i dzisiaj uważam, że to, co robią partie polityczne, Platforma jeździ po kraju, Lewica dzisiaj jest na północnym Mazowszu, także w Radomiu, w Płocku, Trzecia Droga gdzieś tam w innej części kraju i walczymy o swoich wyborców. Mówimy, że nie może być zmarnowany żaden głos i nie wolno dać się, też apeluję do naszych słuchaczy, słuchaczek, że żeby nie dawać się ponieść takiej łatwej retoryce, głosujcie na najsilniejszego, wtedy wygramy. Nie. Dzisiaj oddanie głosu na średniej wielkości partię, czy mniejszą partię, powinno dawać gwarancję, że ta partia znajdzie się w rządzie i będzie współrządziła. Więc dlatego na przykład ja na spotkaniach z wyborcami mówię, głosujcie na Lewicę, dlatego że jeśli Lewicy nie będzie w rządzie, to nikt nie dopilnuje, tak jak Lewica, kwestii świeckiego państwa, praw kobiet, praw mniejszości, czy praw no ale dlaczego wam tak słabo idzie? To dlaczego w takim razie wam tak słabo idzie? Dzisiaj był taki sondaż w Super Ekspresie, właśnie jak to oceniają ludzie, kto może wygrać, kto nie, no to jednak Polacy są pewni, że 40% tam zajrze dokładnie, żeby tutaj nie być gołosłowną i żeby nie rzucać jakimiś liczbami bez pokrycia. O, partia prezesa Kaczyńskiego utrzyma władzę, tak uważa 40% badanych, co czwarty pytany stawia na Platformę Obywatelską, a na Lewicę 1%. No to... Panie redaktor, no też bądźmy realistami. Mamy dzisiaj średnią sondażową między 9 a 11%. Ale to znaczy, że wyborcy was nie wierzą. To znaczy, że jeszcze musimy robić więcej. A w sondażach macie co najwyżej 10%. Co najwyżej, to naprawdę przy dobrych wiatrach. Panie redaktor, no jest tak, jak jest i musimy robić wszystko, żeby rosło. I żeby przekonywać... Ale to dlaczego do tej pory nie zrobiliście, żeby urosło? Robimy wszystko, co w naszej mocy. Pokazujemy nasze... Ale co szwankuje? No, nie wiem, co szwankuje. Myślę, że jakby to jest dobry punkt startowy na to, żeby... Nie stawiacie sobie tego pytania i nie szukacie odpowiedzi, ale co robimy źle. Cały czas stawiamy sobie pytanie, co zrobić, żeby z 10 wyskoczyć na 15-17. Dlatego nie odpuszczamy żadnej okazji, żeby być z wyborcami. Ja przed chwilą, no, dwa dni temu wróciłem ze spotkania w małym, niewielkim Sycowie 9-tysięcznym. Spotykam się z ludźmi w małych miasteczkach, w wioskach, po to tylko, żeby pokazywać, że nie odpuszczamy terenu, tak? To trzeba to jeszcze bardziej robić. Trzeba jeszcze bardziej być obecnym, pokazywać to, co robimy bardzo konsekwentnie. Kwestie programowe. W niedzielę pokazaliśmy cały zestaw naszych rozwiązań programowych. I to się nie przebiło. No, ja jestem przekonany, że ta masa się kiedyś zbierze. No, mamy 3,5 miesiąca na prezentację tych wszystkich kwestii. Kampania się jeszcze taka na dobre nie rozpoczęła, choć w prekampanii jesteśmy już wszyscy. Więc no, wszystkie ręce na pokład. I działamy. No właśnie nie wszystkie, bo niektóre zostają w Parlamencie Europejskim. Pytanie od słuchacza Pawła. Czy Donald Tusk, obiecując możliwość przeprowadzenia aborcji do 12 tygodnia ciąży, pozbawił wyborców jednego argumentu, żeby głosować na Lewicę? Ja w polityce stawiam na wiarygodność i jak każdy, ja proszę każdego, kto teraz słucha tej audycji i proszę sobie postawić pytanie, kto jest bardziej wiarygodny w dowożeniu tego typu kwestii. Bo jeśli Lewica od zawsze mówiła, że prawo do przerywania ciąży do 12 tygodnia jest prawem kobiety, bez żadnych konsultacji z księdzem, psychologiem, psychiatrą i tak dalej. Bez żadnych warunków. Bez żadnych warunków, to my to mówimy od zawsze, czy mamy 45%, czy mamy 7%. Natomiast proszę sobie spojrzeć na to, co robiła Platforma. No, Platforma rządziła, nigdy tego nie zrobiła, więc Lewica potrzebna jest po to w nowym rządzie, żeby tego dopilnować, żeby tego nie odpuścić i przystawić wszystkim, że tak powiem, warunek taki mocny podczas rządzenia, że albo to, no albo do widzenia. Czyli rozumiem, że pan mówi w tej chwili, że Donald Tusk nie jest dobrym gwarantem, jeżeli mówi nawet i postawił taki warunek swoim posłom, parlamentarzystom, że jeżeli nie zadeklarują, że zagłosują właśnie za taką ustawę, która będzie liberalizować prawo antyaborcyjne, no to oni mogą zapomnieć o tym, żeby się na tych listach znaleźć. Rozumiem, pana zdaniem Donald Tusk, składając taką
obietnicy jest niewiarygodny, tak? Ja się cieszę, że Donald Tusk, jeszcze do niedawna dość konserwatywny polityk i wielu polityków i polityczek Platformy zmienia zdanie. To jest super, naprawdę. Uważam, że to jest także sukces tej, przede wszystkim tej masy kobiet, które wyszły na ulicę i powiedziały, czego oczekują od polskiego państwa. Natomiast ja mówię jedno. Tyle o sobie wiemy, ile nas sprawdzono, więc ja bym chciał zobaczyć, no właśnie, więc ja bym chciał zobaczyć, jak wszyscy w Platformie głosują za tego typu kwestiami. Ja przeżyłem, może inne rzeczy, ale przeżyłem dosyć mocno dyskusję w polskim Sejmie, kiedy głosowano na przykład w 2013-2014 roku nad projektami ustaw o związkach partnerskich. Wtedy kilkudziesięciu parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej było przeciw. Teraz mówią, że będzie inaczej. A no właśnie, więc świetnie, że będzie inaczej, tylko wolałbym, żeby także była taka mocna partia lewicowa, czy mocna reprezentacja takiej partii w parlamencie, w rządzie, która powie, no to sprawdzamy, jak przejęliśmy władzę, to głosujemy. Związki partnerskie, równość małżeńską, prawo do aborcji, edukacja seksualna, tego typu rzeczy, co stały się już standardem w całej Europie. No pani redaktor, no dwa dni temu, czy to wczoraj było? Estonia, postkomunistyczny kraj, Republika Radziecka była, przegłosowała dzięki obecności lewicy w rządzie ustawę o równości małżeńskiej. Pani premier dumna ze swojego kraju, więc ja bym chciał, żeby ten, kto będzie premierem za 3 miesiące w Polsce, mógł wyjść do opinii publicznej i powiedzieć, jestem dumny, że mój kraj szanuje kobiety, daje kobietom wolność, daje mniejszościom takie prawa, jakie mają większości. To jest moje marzenie. No to jeśli pan mówi o tym, że byłby pan dumny z tego, gdyby wyszedł właśnie premier przyszłego rządu, tego, jak rozumiem, opozycyjnego, to gdyby na czele tego rządu stanął Donald Tusk, zakładamy, i nie zgodziłby się na to, żeby wyprowadzić religię ze szkół, a to jest wasz jeden z postulatów naczelnych, tak, to co wtedy? No, będziemy, to jest pytanie od słuchacza Pawła. Będziemy tak długo pracować nad naszymi przyjaciółmi z opozycji, żeby ich do tego przekonać, bo pani redaktor, w Polsce do tego typu rozwiązań trzeba przekonywać już tylko polityków, a nie społeczeństwo. To prawda. Był sondaż Ipsosu dla OKO.press z tamtego roku. 61% badanych uważa, że miejsce religii jest w parafii. A no właśnie, jak wie pani redaktor. I że parafia wygrywa ze szkołą we wszystkich grupach wiekowych. Najbardziej liberalni są 50-latkowe. To ci, którzy chodzili na religii właśnie... W salkach katechetycznych. Tak, pani redaktor, był PRL, ja więc religii nie było w szkołach. Jestem posłem z Wrocławia. We Wrocławiu 82% licealistów nie chodzi na religię. To znaczy, mamy dzisiaj sytuację taką, że mamy przymus nauczania religii, to znaczy mamy te 2 godziny w tygodniu od 1. klasy podstawówki do 4. klasy liceum. Najwięcej godzin lekcyjnych tego przedmiotu i mamy ludzi, którzy, czy młodych ludzi, którzy nie chcą się tego uczyć i po prostu nogami głosują, wychodząc z lekcji religii. Więc dzisiaj tak naprawdę już zostali do przekonania tylko politycy, bo społeczeństwo już jest dawno za tym, żeby religia miała swoje miejsce, godne miejsce w salkach katechetycznych, żeby te 2 miliardy złotych, które rocznie poświęca się na, czy przeznacza się na lekcje religii w szkołach, poszły na coś zupełnie innego, na przykład na psychiatrę dziecięcą i o czym mówią przede wszystkim młodzi ludzie. Jak popatrzy się na rozmowy, na wyniki badań wśród młodych ludzi, co jest dla ciebie najważniejsze, co państwo powinno zrobić, to w pierwszej trójce ma pani dzisiaj ten dramatyczny brak opieki psychologicznej, psychiatrycznej w polskich szkołach i przeznaczonej ale do były takie, polskiej ale były młodzieży. Takie argumenty, że dlatego dobrze, że religia jest w szkołach, no bo jest w jednym miejscu generalnie, a jeśli będzie na przykład w salce katechetycznej, no to dla rodziców może by to być kolejny problem w tym sensie, że trzeba dziecko zawieźć na przykład. To już takie szukanie dziury w całym. Całe pokolenia chodziły do salek katechetycznych i się jakoś te dzieci nie pogubiły w drodze z domu do salki, czy z salki do szkoły, więc naprawdę nie taki diabeł straszny, nomen omen, jak go malują. A czy trzeba obniżać wiek emerytalny, czy go podwyższać? Ja nie wiem, czy na pewno nie, dzisiaj nie ma przestrzeni na dyskusję, żeby w ogóle podwyższać. To absolutnie i lewica nigdy się na to nie zgodzi. Natomiast... Ale wie pan, co się dzieje z systemem emerytalnym? Że to społeczeństwo się starzeje generalnie. Co więcej, był sondaż CBO, z którego wynika, że większość kobiet w tym wieku między tam, nie wiem, 18 a którymś wiekiem, kiedy mogą mieć jeszcze dzieci, no nie chcą mieć dzieci po prostu. No nie dziwię się, że nie chcą kobiety mieć w Polsce dzieci, nie tylko ze względu na to barbarzyńskie prawo antyaborcyjne, ale
pan, że to tylko chodzi o prawo? Nie, nie tylko, ale jak popatrzy się na przykład na to, jakie są warunki pracy dla kobiet, to widzimy, że ciągle w Polsce około 17% mniej zarabiają kobiety na tych samych stanowiskach. Jeśli popatrzy pan, że dyskryminacja płacowa jest jednym z elementów. Jest taką zaporą? Po drugie, mamy dzisiaj totalną prywatyzację usług publicznych. Jak zapytamy Prawo i Sprawiedliwość, a jaką wy politykę społeczną prowadzicie wobec, nie wiem, potencjalnych młodych matek, no to mówią 500+, prawda? Od 8 lat słyszymy 500+. Teraz będzie 800. 800+, no ale to 800+ czy 500+ polega na tym, że wkłada się do kieszeni takiej matce potencjalnej, no może nie, no 500+ jest za dzieckiem, więc wkłada się do kieszeni matce 500 zł, a z tej drugiej kieszeni matka wyciąga 700, bo jest prywatny pediatra, prywatna opiekunka, prywatne lekcje czy korepetycje, więc dzisiaj mamy wszystko postawione na głowie. My mówimy bardzo, bardzo jednoznacznie na lewicy. Rozbudowanie usług publicznych, żłobek, przedszkole, dobra szkoła, pompowanie pieniędzy w te kwestie powoduje, że młodzi ludzie, bo przecież to nie tylko kobiety, ale mężczyźni i kobiety zakładają rodziny, chcą po prostu mieć dzieci, chcą mieć bezpieczeństwo i o tym będzie kampania lewicy, o bezpieczeństwie. To trochę zdradzam już może szczegółów, ale nasza narracja będzie się obracała wokół bezpieczeństwa ekonomicznego, bezpieczeństwa militarnego, ale też bezpieczeństwa w ogóle funkcjonowania w społeczeństwie, bo dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość dało ciała na całej linii, bo naprawdę ja też nie do końca rozumiem tej licytacji na przykład Platformy Obywatelskiej babciowe 1500, tak? Już wszyscy o tym zapomnieli, bo u nas to, nie wiem, w tej debacie publicznej coś się wrzuca i po trzech dniach już nikt nie pamięta o tych propozycjach, ale to też nie jest rozwiązanie, to jest, może być obok, natomiast nic nie zastąpi tego, że jak zakładam rodzinę, to wiem, że miejsce dla dziecka się znajdzie w żłobku, w przedszkolu i w szkole, niedaleko domu. Ale pan mówi, że PiS zawiodło na samej linii, no ale jednak cały czas od początku swoich rządów jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o sondaże. No dobrze, trzeba też pokazywać... Jeden był jakiś tuż po, dzień po zrobiony po tym marszu, chyba TVN zlecił takie badanie, no to był jeden, gdzie koalicja o jeden punkt Obywatelska przeskoczyła Prawo i Sprawiedliwość. Tak to cały czas po prostu Prawo i Sprawiedliwość jest liderem sondaży. Okej, opozycja jest od tego, żeby odkrywać te gorsze strony, pokazywać te gorsze strony rządzenia i na przykład jak popatrzymy na to, co się wydarzyło w ostatnich 2-3 latach, to w Polsce najbardziej w całej Unii Europejskiej spadły realne płace. No to jest kwestia bardzo paląca już nie tylko dla najuboższych. Czytałam w waszym raporcie, ale, ostatnie państwa. Na przykład, ale także dotyka tej klasy średniej, czy ludzi, którzy aspirują do klasy średniej. Podobnie mamy na przykład z budżetówką. Miliony ludzi pracuje w budżetówce. 20% społeczeństwa. No, pracującego. Właśnie, no właśnie, to są miliony ludzi. I teraz nie możemy się doprosić jako lewica. Od 2 lat mówimy, zamiast obiecywać, zamiast gdzieś tam te pieniądze rzucać od czasu do czasu, dajmy tym ludziom 20% podwyżki. No ale to też podbije inflację. No i to jest właśnie na zasadzie... No panie redaktor, to podbije inflacja. Z drugiej strony ta inflacja byłaby mniejsza, gdyby rząd nie prowadził bezrozumnej, głupiej wojny z Unią Europejską, z Komisją Europejską, z polskimi sędziami, byłyby pieniądze z KPO, byłyby pieniądze na inwestycje. No inwestycje ściągają inflację w dół, więc no to jest system naczyń połączonych, ale jak chce się, nie wiem, tylko obiecywać, tak jak Prawo i Sprawiedliwość, wyciągać kolejne miliardy tylko dlatego, żeby komuś, nie wiem, no zamachać tymi miliardami przed oczami, a nie robi się prawdziwej roboty, no to się ma inflację. Wracam do tego pytania, które postawiłam wcześniej. Czy trzeba podwyższać wiek emerytalny? Lewica nigdy się nie zgodzi na podwyżkę wieku emerytalnego. Nigdy. Natomiast nie zgodzi się, dlatego że dzisiaj naprawdę ludzie w Polsce ciężko pracują i nie wyobrażam sobie żadnych dyskusji na temat podwyższenia wieku. A czy emerytury stażowe? No, emerytury stażowe są przez nas poparte, ale proszę zauważyć jedno. I to pomoże wygrać być może Prawo i Sprawiedliwości. Akurat nie do końca wszystkie centrale związkowe się z tym zgadzają, bo tam trochę doszło do nieporozumień. Na przykład OPZZ nie jest do końca zadowolony z tego rozwiązania. Ale mówimy o emeryturach stażowych, które nie będą dotyczyły wszystkich, tylko będą dotyczyły pewnych branż, które pracują najciężej. Więc to nie jest rozwiązanie dla całego ogółu pracujących, tylko dla niektórych tych zawodów, gdzie, nie wiem, w fabrykach, w hutach czy w tego typu miejscach. Pytanie od słuchacza. Piotr, jestem osobą z niepełnosprawnością. Czy powinienem mieć prawo do eutanazji? Ja osobiście jestem absolutnie otwarty na rozmowę o tego typu rozwiązaniu. Portugalia przyjęła niedawno tego typu prawo. Zresztą takie prawo obowiązuje, czy jest przewidziane w bardzo wielu krajach na świecie i nie widzę powodu, dla którego... Bardzo wielu?
Wielu. No jest w kilku stanach, w Stanach Zjednoczonych, jest w Szwajcarii, jest w paru innych, jest w Holandii, w Belgii. Natomiast, no bo państw jest chyba 180, no dobra, to tak bardzo wielu to nie. To w niektórych państwach. Ja w ogóle nie rozumiem tego, takiego unikania tego tematu. Ja pamiętam 20 lat temu ten temat był na agendzie politycznej. Rozmawiano o tym temacie. Pamiętam panią senator Szyszkowską z Lewicy. 20 lat temu normalnie w parlamencie prowadziliśmy tego typu debaty, czy oni prowadzili wtedy, ja raczej byłem widzem. A dzisiaj jest jakieś takie... Taka pada blady strach na polityków, jak pyta się ich o prawo do eutanazji. Ja uważam, że każdy człowiek powinien mieć wolność. Jeśli istnieją sytuacje, nie wiem, nigdy nie widziałem w życiu swoim ani swojej najbliższej rodziny tego typu sytuacji i mam nadzieję, że nigdy takiej przez nią nie będę przechodził. Ale jeśli ktoś cierpi, nie wiem, latami, miesiącami, ból, którego nie można już uśmierzyć jakimikolwiek środkami farmakologicznymi, jest to choroba, która postępuje i nie ma żadnych szans na jej wyleczenie czy zatrzymanie, to ja po prostu uważam, że w takich najgorszych momentach człowiek powinien mieć prawo do decydowania. I nie widzę niczego zdrożnego w tym, że państwo ułatwi taką decyzję pod kontrolą lekarzy, pod kontrolą ludzi, którzy mogą sprawdzić, że jest to świadoma chęć, decyzja, dążenie do tego, żeby zakończyć swoje niewiarygodne cierpienia. Czyli według pana eutanazja powinna być dopuszczalna. Ja uważam, lekarzom w tym zakresie, powinna przysługiwać klauzula sumienia? Ja w ogóle jestem przeciwnikiem klauzuli sumienia. Lewica złożyła niedawno projekt ustawy likwidujący klauzulę sumienia. Ale czy nie jest tak, że zgodnie z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej to lekarze mają prawo do klauzuli sumienia? Nie, zgodnie z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej to kraje członkowskie regulują sobie na poziomie krajowym zakres i obowiązywanie tych wyłączeń spod wykonywania różnych zabiegów medycznych, więc to jest też takie przekłamanie, które dziś prawica próbowała sączyć na temat klauzuli. To nie prawica, Władysław Kosiniak-Kamysz tak mówił. No to konserwatyści. Jest lekarzem wykształcenia. Rozumiem, ja jestem prawnikiem z wykształcenia i możemy na tematy biomedyczne rozmawiać długimi godzinami. Ja po prostu, panie redaktor, uważam, że jeśli decydujesz się na bycie, nie wiem, ginekologiem czy położnikiem, to nie od A do G, tylko od A do Z. No to jeśli lekarze uważają, że nie są w stanie dokonać aborcji, bo to jest niezgodne z ich sumieniem, nie powinni być ginekologiem. Można zostać dermatologiem, można zostać, nie wiem, pediatrą, można zostać chirurgiem plastycznym, jest tyle. Stomatologiem. Okulistą i tak dalej, i tak dalej. To nie pociąga za sobą tych dramatycznych wyborów, jak chcieliby nazywać to niektórzy. Więc ja uważam, że naprawdę można być lekarzem i można z tej klauzuli. Ale złożyliście projekt ustawy, ale on nie zostanie przyjęty w parlamencie. Oczywiście, że nie zostanie, bo Prawu i Sprawiedliwości zależy na tym, żeby podbijać ten konserwatywny bębenek, żeby móc mówić o tym, że właśnie wypełniło się kolejną wolę Kościoła katolickiego, który wspiera Prawo i Sprawiedliwość. Ja uważam, że po tych dramatycznych wydarzeniach od wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, Trybunału, pseudo-wyroku, pseudo-trybunału, mamy do czynienia z sytuacją, w której tych śmierci jest za dużo, i te śmierci w jakiejś części mogą być pokłosiem jakiegoś efektu mrożącego, który sparaliżował ręce lekarzy i oni teraz, każdy z nich się boi dotknąć tematu i tych śmierci będzie więcej. No, Rafał Bochenek ostatnio zamieszczał takie zestawienie, z których wynikało, że no jakoś drastycznie liczba tych śmierci okołoporodowych, jeśli chodzi o kobiety, źle, że do nich dochodzi w ogóle. Ale no zamieścił taką oczywiście, statystykę. Oczywiście, że jest wiem, to statystyka oficjalna. Ale no. Można oczywiście z tym dyskutować. Dlaczego? Dlatego, że jeśli mamy informacje, na przykład z organizacji pozarządowej, z Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, że w zeszłym roku w 700 przypadkach przerwań ciąży Federacja pomogła oficjalnie w szpitalach interweniując, a szpitale wpisały do raportów za zeszły rok 34 przeprowadzone aborcje, to znaczy, że mamy do czynienia z ukrywaniem pewnych danych. To znaczy, że mamy do czynienia z ukrywaniem statystyk po to tylko, żeby się prokurator nie zainteresował, po to tylko, żeby policja to nie weszła. Że pan tutaj sugeruje, że szpitale fałszują dokumentację, żeby nie mieć do czynienia z prokuratorem? Oczywiście. Ja uważam, że dzisiaj szpitale, lekarze wolą wpisać coś innego, na przykład, nie wiem, wywołanie poronienia, jakieś samoistne poronienie, do tego typu rzeczach się słyszy. Natomiast nie chcą wpisywać przerwanie ciąży na podstawie przepisu takiego i takiego, bo to od razu sprowadza uwagę prokuratury, Ordo Iuris, konserwatystów, proaborcyjnych, antyaborcyjnych fundamentalistów i lekarze po prostu i szpitale nie chcą mieć kłopotów.
No to kolejne pytanie. Skoro według Lewicy mieszkanie jest prawem, a nie towarem, to dlaczego nie odda pan, który jest ze swoich 5 mieszkań i nie zapewni pan młodym Polakom ich prawa do mieszkania? No trzeba tu uściślić, bo wkradł się w błąd. Sprawdzałam pana oświadczenie majątkowe. 4 mieszkania. I jest pan współwłaścicielem 2. A jeśli chodzi o 2 kolejne, to jedno to jest 1/4 udziału, tak? Dobrze mówię? A drugie 2 i... Dobra, to ja to wyjaśnię, bo się... Tutaj... ale tak jest napisane, nie, prawda? Nie, nie. Ja mam jedno mieszkanie, ale... tak było napisane w oświadczeniu. Nie, nie, nie. Ja mam jedno mieszkanie na własność, mam inne nieruchomości, współdzielę z moim życiowym partnerem, a także z siostrami. Napisałem w tym oświadczeniu. No. Napisałem tak, jak napisałem, wszystko tak, jest jak dobrze. Napisał pan tak, jak tutaj przeczytałam. No. Okej, okay. Jakby, panie redaktor, pytanie jest jedno, jakby rozumiem od słuchacza, czy ja oddam, tak? Komuś. Tak, tak, tak. Znaczy, panie redaktor, no jakby Lewica nie jest za tym, żeby ludzie się nie bogacili. Lewica jest za tym, żeby ludzie zarabiali, mieli, pomnażali swój majątek, ale jeśli ktoś ma więcej, to powinien płacić wyższe podatki. Ja jestem chętny do tego, że ja odprowadzam podatki od swojego majątku. Jeśli będzie taka wola parlamentarna, żeby, czy sejmowa, żeby podwyższyć podatki od najmu, nie ma problemu. Lewica nie jest za biedą, tylko Lewica jest, żeby każdy był biedny. Lewica chce jednego. Jak masz więcej, to się podziel. No to w takim razie należało podnieść podatki. Mówię teraz o skalę podatkową, no bo na przykład Konfederacja chce obniżenia PIT-u do 12%. No chyba Konfederacja to chce zlikwidować PIT. Nie. Przedstawili teraz tak, ostatni projekt i ostatnia wersja jest, że 12%. No aktualnie mamy 17, z tego co pamiętam, i 32, jeśli dobrze pamiętam. To w takim razie, czy powinna być jeszcze wyższa trzecia stawka podatkowa? Jestem gotowy dyskutować na temat tego progresywnego układu podatków, to znaczy masz bardzo dużo, płać więcej. Jeśli ktoś zarabia, przecież my nie rozmawiamy o ludziach, którzy zarabiają po 10-15 tysięcy. My mówiąc o ewentualnie wyższych podatkach, mówimy o milionerach, którzy dzisiaj przechodzą na działalność gospodarczą i płacą 19%, tak? Zarabiasz, nie wiem, 15 milionów rocznie i płacisz 19%, więc jaka to jest sprawiedliwość? A wielkie korporacje w ogóle uciekają z podatkami z naszego kraju. No dobrze, ale nie odpowiedział pan na pytanie. Czy na przykład wprowadzić jeszcze jeden wyższy próg podatkowy? Przypomnę, że jest jeszcze 9% składka zdrowotna. Ja uważam, że powinniśmy odbywać w Polsce poważną debatę na temat tego, czy podatki są sprawiedliwe. W Polsce podatki nie są sprawiedliwe. I jedna dygresja i wracam do tematu. Mówiliśmy dużo o stosunku państwo-kościół. No to jak to jest, że proboszcz płaci 136 zł raz na kwartał ryczałtowego podatku, a kwiaciarka czy jakiś, nie wiem, mechanik samochodowy musi płacić znacznie więcej i to co miesiąc. To nie jest Czyli sprawiedliwe. Opodatkować kościół. Ale absolutnie. Kościół i kler musi Ale płacić ja podatki. Mówię o progach podatkowych. I mówię teraz, wracam do tematu progów podatkowych. Jestem gotowy rozmawiać o tym, żeby był trzeci próg podatkowy. Nie wiem w jakiej wysokości. Być może coś powyżej 30, przed około 40, ale nie dla osoby, nie wiem, kreatywnej, zarabiającej 10, 15, 20 tysięcy. Nie, bo to są ludzie, którzy budują naszą gospodarkę. Nie powinni być obciążani tego typu... Czyli nie dla klasy średniej. Nie dla klasy średniej, tylko dla milionerów, którzy dzisiaj naprawdę płacą znacznie mniejsze podatki niż płaci klasa średnia. A wracając do tych mieszkań, to proszę wyjaśnić, ile tych mieszkań pan ma. Mam jedno swoje mieszkanie, mam 4 mieszkania, które współdzielę z moim... Czyli jednak 5. No tak, no, przecież mam jeszcze z siostrami mieszkanie. To ja się pomyliłam takim razie, ale wyczytałam tam 4 mieszkania, coś przeoczyłam w takim razie. No tam wyżej jest jedna tabelka. A, okej, czyli 5 mieszkań, tak? Zgadza się. Jedno pana, tak. A te 4 są współwłaściciel albo 1/4, tak. Albo 2/5, tak? Tak, jedno dostałem w spadku po moim zmarłym tacie. I moje siostry, i moja mama. I teraz to takie pytanie, które panu przysłodzi, no, ale słuchaczka pyta, no nieźle daje pan radę, czy myśli pan o Ministerstwie Sprawiedliwości? W przyszłym rządzie? Mhm. Panie redaktor, ja uważam, że nie ma co rozmawiać na temat stanowisk przed wyborami. Trzeba wygrać wybory i trzeba... To pewnie będzie wielu chętnych do tego stanowiska. Pewnie, że będzie wielu chętnych, ale panie redaktor, ja zajmuję się kwestiami sądowymi, zajmuję się kwestiami praworządnościowymi, prowadzę te sprawy, znam się na tym i czuję się silny w tego typu tematach. Mam pomysł, jak naprawić praworządność w Polsce. Natomiast oczywiście nie będę rozmawiał teraz o jakichś stanowiskach. Widzi pan siebie w roli w ogóle? Nie, w ogóle nie. Uważam, że to jest nieskromne. Ale widzi pan siebie w ogóle w roli ministra, czy nie?
Jak się jest w domenie publicznej, trzeba rozważać wszystkie możliwości. No nie wiem, jeden zostaje premierem, drugi posłem, trzeci wiceministrem. Jakby możemy o tym dyskutować. No bo byli tacy politycy, że są, którzy widzieli się w roli premiera. No na razie póki co nic z tego nie wyszło. Więc właśnie skromność i gryzienie trawy, gryzienie ziemi, praca... umiar, skromność, pokora. To już słyszeliśmy. Umiar, skromność, pokora, przede wszystkim walka o głosy, gadanie o jakichś stanowiskach, to jakoś nie deprymuje i uważam, że... Nie, naprawdę, ja uważam, że to jakby jest przedwczesne i takie, tego typu pytania, ale a szczególnie deklaracje, to już w ogóle nie przystoi mówić politykowi opozycji. Najpierw trzeba wygrać wybory, a pozostaje do dyspozycji. Każdy, kto chciałby wykorzystać moje umiejętności, możemy o tym rozmawiać. A jeszcze... Nie każdy, może PiS nie. Nie, no chyba z każdym trzeba rozmawiać. Konfederacja, nie wiem, no tak nie. Przynajmniej uważam. Trzecia droga, że z każdym trzeba rozmawiać. No chyba nie z każdym. No to w takim razie z PiS-em w ogóle nie należy rozmawiać? No, z PiS-em można rozmawiać tylko nie można negocjować, tak? No, szczególnie po wyborach z PiS-em będziemy rozmawiać przez prokuratorów i przez postępowania karne, bo uważam, że tyle im się nazbierało, że mam nadzieję, że niezależna prokuratura podejmie jeszcze raz te wszystkie śledztwa, które to taka groźba. Panie redaktor, na 3 miesiące przed wyborami trzeba mówić bardzo jasno, jak 8 lat się kradło, jak 8 lat się robiło wałki, jak 8 lat zamiatało się pod dywan różne kwestie, to te kwestie muszą wyjść. Sam złożyłem ze 20 zawiadomień do prokuratury na Kaczyńskiego, na Morawieckiego, na Sasinów i tych innych za te przewały na miliony. W ciągu tygodnia zawsze dostaję odpowiedź od prokuratury w ekspresowym tempie, odmowa wszczęcia śledztwa. No ja bardzo przepraszam, ale nawet prokuratorowi się nie chce sprawdzić podstawowych kwestii, które wiedzą i dziennikarze, i opinia publiczna, więc ja uważam, i mówię to naprawdę serio i się wkurzam czasami za bardzo, jak o tym mówię, ale naprawdę jakby dość. No jak, ile można podporządkowywać sobie prokuraturę tylko po to, żeby zamiatała te niewygodne kwestie pod dywan? A to druga część tego pytania, słuchaczki. Czy da się posprzątać po Ziobrze? Da się posprzątać po Ziobrze. W niedzielę mówiłem o tym na konwencji Lewicy, gdzie prezentowaliśmy nasz raport o stanie państwa. Przede wszystkim trzeba dać oddychać sędziom i prokuratorom, bo to oni dzisiaj czują, no sędziowie mniej, ale niektórzy już tak. Prokuratorzy dzisiaj czują oddech Ziobry na plecach, sprawdza im się każde postępowania, czy przypadkiem nie narusza to interesów Prawa i Sprawiedliwości, a może jakieś postępowanie dotyczy opozycji, to się od razu sprzeda informacje przyjaznym mediom, żeby grzały temat. Więc przede wszystkim trzeba rozdzielić funkcję prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości, zaorać Krajową Radę Sądownictwa, bo ona działa nielegalnie i produkuje nielegalnych sędziów. Ci nielegalni sędziowie produkują nielegalne wyroki. Ale czy jak kwestionowane... teraz w takim razie zmienić Krajową Radę Sądownictwa, skoro jej kadencja jest określona w Konstytucji, no to... No, a wiemy, jak została powołana Krajowa Rada Sądownictwa w obecnym kształcie. Przerwano legalną kadencję poprzedniej, a właściwie tej jeszcze poprzedniej Krajowej Radzie Sądownictwa. Więc dzisiaj ręka w rękę ze stowarzyszeniami sędziowskimi, prawniczymi mamy przygotowane projekty ustaw. Będą one prezentowane niebawem przez prawników i trzeba krok po kroku odzyskiwać wiarygodność tych instytucji. Bo mam takie wrażenie, ale to nie jest wrażenie, już przekonanie, bo widzę to, jak to działa w praktyce, że Kaczyński miał taki pomysł. Wszyscy myśleli, że Kaczyński przyjdzie do władzy, rozwali wszystkie instytucje, zbuduje je od nowa. Kaczyński zostawił takie instytucje, które dzisiaj są takimi zombiakami, czyli wypełniono te instytucje politycznymi nominatami i to te instytucje wypełnione politykami żyrują, przestawiają pieczątki każdej decyzji Prawa i Sprawiedliwości. No, mamy takie fasadowe instytucje, które trzeba absolutnie uzdrowić i to tym się mogę zajmować. Może jako minister sprawiedliwości. Zobaczymy. No, może Krzysztof... jako zwykły poseł. Krzysztof Śmiszek, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy i wiceprzewodniczący klubu Lewica był z nami. Dobrego popołudnia życzę. Dziękuję serdecznie. Miłego popołudnia. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.